Dzień dobry, Krzysiu Net. Witam w trzecim odcinku serii Dodatków do herbat. Dziś będę opisywał szałwię. Szałwia, znana roślina, często dostępna w herbatach, takich samodzielnych do zaparzania. Ja tutaj przedstawiłem właśnie jako dodatek do zwykłej, czarnej, znowu czarnej herbaty. Właściwości leczniczych ma mnóstwo, naprawdę mnóstwo, więc nie będę ich tutaj nawet wymieniał. Potem je opiszę, będą tam na dole w komentarzach. Jak ktoś coś ma jeszcze jakieś pytania, można komentować. Jeśli ktoś wchodzi przez Krzysiunet, to trzeba kliknąć pierwsze, żeby wejść na YouTube, znaczy można kliknąć tutaj, a można też tutaj kliknąć. Można też tutaj. Więc szałwia ma smak ziemisty. Jeśli ktoś nie zna zbytnio tego smaku, można to przyrównać też do herbaty puer, która no, odchudzająca znana herbata. Kojarzy mi się też bardzo z różą jerychońską, więc nie będzie wielu osobom smakował, ale jest na tyle charakterystyczny, że warto spróbować, a nuż zasmakuje. Surowcem lekarskim są liście i są do kupienia w sklepach zielarskich i w aptekach po około 2-3 zł. Polecam takie właśnie zioła. Są w paczkach 50-gramowych, różne firmy to produkują, ale takie nie z torebek, tylko właśnie w jednej dużej paczce, ponieważ są tańsze i wiele, wiele lepszej jakości, wiele smaczniejsze. Tutaj wystarczy szałwia, ona jest taka bardzo puszysta. Wystarczy na końcu łyżeczki dosłownie jako dodatek smakowy. Jeśli chcemy w celach leczniczych, to więcej, ale do smaku nie będzie więcej potrzeba. Tyle wystarczy. Więc dajemy tyle. Można, no, ciut więcej, parę listeczków. No i łyżeczka herbaty. Jak zwykle łyżeczka herbaty, czyli jedna torebka. I zaparzamy około 5 minut pod przykryciem. Może nam posłodzić, jednak myślę, że takich ziemistych smaków cukier mało pasuje, więc jak to woli, ale polecam spróbować dla słodzących wpierw bez cukru. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny odcinek za niecały tydzień pewnie. Dziękuję bardzo, Krzysiu Net, do widzenia.